Cześć wszystkim, witam w kolejnym odcinku z Daisy Dungeons Mega Questa. Po poprzednim odcinku jeszcze zadałem wam pytanie, czy chcecie mi zaproponować kolejną kostkę na ten odcinek. Dostałem propozycję Wiedźmy. Prawie ProGamer się odezwał, wskazał Wiedźmy. To Wiedźmą zagramy, tak? Ogólnie wiecie, że to wy wybieracie, że jak chcecie, nie? Te postacie. To nie jest tak, że wy musicie wybrać mi te kostki, bo wy chcecie wybrać mi te kostki. Ja po prostu... No dam wam taką możliwość, tak? Wy z tej możliwości korzystacie i ja się cieszę, że chcecie wybrać. Że chcecie w ogóle jakiś komentarz mi napisać. Dobra. Chyba informacje wstępne powiedziałem. Przywitałem się, tutaj wskazałem jaka kostka ma być i kto ją wskazał. No to teraz co? Chyba super runda nas czeka. Albo powtórzymy sobie rozdział drugi. Co? Powtórzymy sobie może rozdział drugi. Coś tu jest... No, tylko wynalazca jest pełny. Resty do odcinku będzie złodziej. No to już jest gwarantowane, że złodziejaszek będzie w następnym odcinku. Jego nie było. Siódmy odcinek jest teraz... Teraz Wiedźma ma odcinek numer 7. Bo już leci siódmy ciąg odcinków z każdej kostki. No to tak. Dzisiaj Wiedźma, w następnym odcinku złodziej. Wszystko powiedziałem? Chyba tak. No to możemy przejść do gry. Przejdźmy do gry i teraz podjąć decyzję. Czy zrobić super rundę? Czy może zrobić Aged Tages? Co? Okej. Nie, zrobię drugi rozdział. Spróbujemy powtórzyć drugi rozdział. Mówiłem, że nie będę chciał powtarzać tych poprzednich rozdziałów, jak nie ruszę kolejnych, no ale... Wybrałem drugi rozdział, tak? Czas brać się do roboty. Kostka w ruchu, nie obrazca mchem. No, szczerze mówiąc, kiedyś i tak bym ten rozdział nadrobił, więc... Chyba nie ma tego znaczenia, nie? Chyba nie ma znaczenia, kiedy bym to... nadrobił, tak? I przy okazji... Czy przypadkiem coś nie wychodzi za ekran nagrania? Na przykład ta literka? Chyba nie. Okej, kociołek, uszkodzenie, magiczna tarcza, magiczny pocisk, popchnięcie i salusa. To mamy nasze speciale na start. Ulepszenie niepotrzebne nam. Dobra, to co? Ogrodnik jako pierwszy. Przypominam, że mam... No tak, jest usuwanie strzeli. Jakby ktoś nie wiedział, to mam nowy program do nagrywania, więc już teraz nie ma żadnych znaków wodnych. I przyjemnie będzie się pewnie oglądać, co? Co już usunąć? Magiczna tarcza, kto z niej korzysta, tak? A no, tylko z tego mogę skorzystać, chciałbym zauważyć. Tylko tą magiczną tarczę sobie mogłem nałożyć, nic więcej. Się wyleczysz. No to ci niewiele zadałem, bo tylko jedną kostkę ciebie rzuciłem. Dobra, dwójeczki przygotujemy na uszkodzenia. Piątka, dwójka. Co? Dostanę 6 obrażeń. 8. 8 obrażeń dostałem. Czy ja cię pokonuję? No nie wiem.
3. To jest 6. Ty mnie nie pokonujesz? Co najwyżej to mi może zadać 9 damage'a, więc nie pokonujesz. Okej. Okay. I to jest wszystko, co mogę. Mogę sobie ewentualnie tym kociołkiem przerzucić i może bym coś z tego miał, na przykład 5, ale tego nie zrobiłem. Okej. Okay. No i 7 obrażeń dla mnie. Tam jeszcze magika mamy do pacnięcia. Rozstrzelamy cię. Jeszcze magik na nas czeka. Się za chwilę go pac zrobi. Za chwilę go się... No magiczny pocisk po raz drugi. No jak będzie. Okej. Okay. 9 hapsów masz. Ja to mogę wygrać, nie? Chyba tak. Co tu usunąć? Magiczne pociski 2 są niepotrzebne. Tylko z którego miejsca? Który? To jest 3, to jest 4. Z 4 usuńmy. No tak, przecież nie mam speli na start. Pchnięcie wrażeń się mogę zadać. No tak, trzeba użyć tego. Żeby go... pierwszej turze od razu pojechać. Kryształową kulę i tak mi szybko naładują. Ale nie ryzykować, że on mi zada damage idealnie mojej porażki. Dobra. Mrozimy czy osłabiamy? I mrożenie i osłabianie już nieraz pokazało, że jest przydatne. Osłabianie weźmy. Weźmy osłabianie pod czwóreczkę. Okej. Okay. Do skrzyneczki pierw, co? Sobie zobaczymy, co tam skrzynka nas przyszkowała. I teraz pytanie, co usunąć? Popchnięcie, bo nie skorzystałem z niego. Tu chyba było coś na zasadzie, że jak się tego spela użyje, to on zostaje? Czy jakoś tak? Dobra, to osłabimy cię raz. Na full screenie mam grę jak coś. Znaczy, dobra, czekajcie. Wiem lekko ekran nagrania. Nie wiem, czy to coś zmieni, ale chyba tak. Jest. Nie wiem, jak to było z tym popchnięciem, czy on zostawał, jak się go użyło, czy jak się zaraz okaże. Czy to zawsze znikało, czy tylko w momencie, kiedy ten spell był nieużyty w tej turze. No, nie pamiętam, jak to było. Okej, okay, magiczny pocisk. Kociołek. 2 przerzućmy. Czy 6? 2. 2 wróciła na 2. No dobra, no to jest wszystko, co mogę ci zrobić. 2 5, 4 i 3. No to wysysasz mnie, tak? Tak, bo to jest ta driada, która wysysa. Tobie akurat za bardzo osłabienie nie przeszkadza. Zwiększył sobie ilość kostek, póki jeszcze możemy, bo nie wiadomo, czy ten popchnięcie z nami zostanie. 10 obrażeń mogę ci zadać, nie? 10 plus 3. Okej. Okay. Parzyste tutaj, nieparzyste tutaj. Ładne te. Ładne ustawienie. Prawie ProGamer też dzisiaj wrzucił jakiś tam odcinek. Już widziałem, że
nagrał coś i coś wrzucił, więc jak ktoś chce poza mną, może to obejrzeć. Oczywiście to obejrzę później, jak odcinek nagram. W momencie, kiedy już ten odcinek oglądacie, no to chyba już zdążyłem obejrzeć progamerowy odcinek. Ale w tym momencie, kiedy nagrywam, jeszcze nie wiem, co on tam zrobił. Więc możecie prawie progamera tam odwiedzić. Dobra. W sumie nawet nie musiałem tego robić. Było widać, że jestem w stanie to wygrać. Dobrze, mamy następny poziom za 2 expy. I co nas tu czeka? No, widać, zniknęło popchnięcie, nawet jak zostało użyte. No to wtedy, jak mi te spele zostawało, to jakiś błąd był. Ewentualnie w późniejszym czasie zostaje. Magiczny sztylet. Dobra, no, tylko to miejsce mam, więc wrzućmy. 5 życia potrzebuję? Nie, nie potrzebuję. Może się po naszym pichaczu przydać. To co teraz wyrzucić? To są 2 obrażenia, to są 3 obrażenia, nie? Tylko że te 2 obrażenia są wielokrotnego użytku. Weźmy uszkodzenie, wyrzućmy. I teraz się nim nacieszmy, póki możemy. Okej, podpalanie, co kurze. No to nawet nie muszę używać podpalonych postaci. Tak, tak i prosto ci w piankową figurę. Jeszcze się podpalasz, super. No to teraz będziemy mieli 2 podpalone kostki. Czyli będę miał 1 niepodpaloną. Tak jest najlepiej. Mógłbym sobie ten kryształową kulę naładować. Ale on mi teraz to zrobi. Naładował. Dobrze. Podpalone 2 kostki. No to ja... 3 kostki podpalone. To ja... oddam te podpalone kostki jemu. Pak i pak. Dostaje się z powrotem. Fajnie. Tak, ulepszenie. Ulepszenie zawsze fajnie. Trucizna i ogień to, to jego słabe punkty. Teraz to ja mam 5 speli, więc co tu usunąć? Chcę usunąć salę luster, no jeszcze nie używam, ale przyjdzie czas, że będę używać. Magiczny ten sztylet. No nic mniej wartościowego nie mam. Teraz widać, że mogłem zacząć iść do sklepu. No w sumie wyszłoby na to samo, tak? Czy w tą stronę, czy w tą. Na którejś walce na te piętrze miałbym 5 speli. Miałbym. Więc tego się nie dało nikim, żeby mieć te 5 speli. Dobra. Wszystko, co mogłem zrobić. Kryształową kulę jedynie użyć, ale... przyjdzie czas na nią. Na przykład teraz. Osłabimy cię trochę. I tutaj magiczny sztylet niech coś tam zadaje. Więcej kostek sobie wziąłem. On mi je zablokował, więc jestem na 0. Jestem na 0 te 2 kostki. Nie. Mamy dosyć kostek, nie? Mamy dosyć. I znowu oberwę 12 i 2 zablokowane kostki. To widać, że te 2 jabłka teraz się przydadzą bardziej niż tam. Okej.
to zrobiłem chyba wszystko, co mogłem. Pokonywać go w tej turze? Chyba mogę. Pokonajmy go. Ten magiczny sztylet jeszcze mi zdążą naładować. Kryształową kulę jeszcze mi zdążą naładować. Nie obrywajmy już więcej hitów. Dosyć oberwałem, teraz się z tego wyleczymy. I teraz zobaczymy, co możemy kupić. Aby ewentualnie usunąć. Dobra, weźmy to. Weźmy tutaj. A tutaj mamy szczura. No to szczura się usunie. Czarodziejka. Nie, tu pójdziemy pierw. Zobaczymy, jakie tam spele są. Tu mamy do zdobycia dwa spele. O, teraz trzeba coś usunąć jeszcze. No to już mówię, więc co będzie usunięte. Szczur jest najmniej potrzebny. I teraz ten magiczny klucz pozwala mi zrobić więcej kostek, więc fajnie. Dobra. Przygotujmy się do walki. Akurat zabrało mu możliwość ataku jakiegokolwiek, więc fajnie, że ja go mogę atakować od mnie. Co znowu robimy taki numerek. A salę luster sobie przygotuję na przyszłą turę. O ile jakoś się tam wykorzysta. Dobra, te jedynki akurat, więc... Aha, no tak, przecież jedną jedynkę dostał. Okej, no to szósteczka tutaj. Rozdzielne. Fajnie, to 6 obrażeń. W sensie 4. Mogę jakoś więcej? No nie wiem. Spróbujmy z tego szczura coś wyrzucić. Szósteczka. A to... Dobra. Możemy się z nim żegnać. Czy potrzebuje... No i teraz się zatruje. W ogóle nie piszcie, jak mnie słychać słabo. Bo fajnie by było, żebyście mnie wyraźnie słyszeli. A nie tylko słyszeli przez muzykę. Bo jak mnie słyszycie, a muzyka gra, no to nie jest fajnie, tak? W sensie jak mnie... Jak przekrzykuję muzykę, to nie jest fajnie pewnie, nie? Więc napiszcie, czy przekrzykuję muzykę, czy nie. Świecenie jest do wyrzucenia na pewno. Pójdziemy sobie na... Co tu mamy? Sprawdzałem. A to nie ma nic fajnego. Odkurzacz. Zrobimy porządek. Zrobimy porządeczek z oświeceniem. A odkurzacz zrobi porządek z nami, o ile będzie myślał dobrze. A druga kwestia tego, że jest... Okej. Fajnie. Co najwyżej to jeszcze mogę to... Aha, nie mogę. Przygotować na rozdzielenie kostek. Druga kwestia, dlaczego wziąłem drugi rozdział? W poprzednim odcinku przecież był... Super runda. No to fajniej by było, jak nie będzie co odcinek super rundy, tak w momencie, kiedy mogę coś innego dostać. No dobra, chciałem ten rozdział dzisiaj. Czy ja przypadkiem się nie poplątałem z tym, co powiedziałem? Nie wiem, czy zrozumieliście, o co mi chodziło? Okej, kostkę mi zabrałeś. Drugi rozdział wybrałem, tak?
I zacząłem tłumaczyć bezsensownie dlaczego. No chyba nikogo to nie interesuje, co? Dobra, rozdzielmy. Jeszcze go poatakujmy tymi jedynkami. Dobra, magiczny pocisk przygotujmy. 4, 6 i 4. Dostanę? Dostanę. Jedynka zamieniła się w czwóreczkę. Kociołek. W sumie to ja mam tylko dwa atakujące spele, bo kociołek to jest tylko jeden. Jedno obrażenie, więc... Fajnie by było znaleźć coś do ataku. Teraz widać, ta misja nie jest wcale łatwa, bo trzeba wyrzucać spele. Piątkę rozdzielmy. Mamy możliwość zadania. Chociaż nie. Nie, no dobra. Zrobimy tak. Zapomniałem, że ja mam ulepszone i mogę 8 obrażeń zadać. Nie, rozdzielmy. O, kolejna kosteczka fajna. To jakby z tego wyszła parzysta, no to mogę zadać 3 obrażenia więcej, ale się nie udało. To spróbujmy jeszcze raz trójkę przerzucić. Przynajmniej trochę więcej mu obrażeń zadałem. To teraz tylko tyle. To jest wszystko, co mogę mu zrobić. Znalazłem sposób, żeby mu zmniejszyć to HP. Ale już bardziej nie zmniejsza. W tym momencie to po prostu się kostki pozbył. A mógł użyć do tego. A mógł. A jednak 0 obrażeń zadał, a tak to by przynajmniej miał cooldown mniejszy i mógłby na przykład... chociaż by mu to nie wyszło. Dobra. Myślałem, że na przykład mógłby sobie... przerzucić to tak, żeby no użyć obydwu speli. Ale jak tak teraz patrzę, no to nie zrobiłby tego. Bo zaczyna ze spelem damage'owym. Teraz spróbujmy go ubić. Trójeczka, okej. Okay. No to mamy go. Co za wstyd. Jak rąby się o tym dowiedzą, będą mi przygadywać w nieskończoność. A, czyli twoje kumple to rąby. Okej, okay, odkurzacz. 3 spele do wyboru. Mamy slot wolny numer 2, więc co tam rzucić? Mam jeden spel do zmniejszania kości, a do powiększania nie mam, więc weźmy bliźniaczą kość pod dwójeczkę. Piątka zmniejsza, dwójka powiększa. To mi się podoba, takie ustawienie. Toxic Blast. Tylko coś tu trzeba będzie... No kociołek bym wyrzucił w takim razie. Bo już nie mam nic mniej, nic słabszego już nie mam, nie? Więc kociołek wyrzucamy. No to jest najsłabsze. Sala luster czasami się przydaje. Ewentualnie usunę, jak będzie w tej skrzynce coś wartego. Okej, kociołek usuwamy. A tamtą truciznę wrzucę w miejsce kociołka. Ewentualnie to, co będzie w tej skrzynce za czarodziejką. Okej. Okay. No tak, ty przeklinasz, dezorientujesz i uciszasz.
zrobimy sobie tak. Mamy szóstkę i dwójkę. Nie, szósteczka tutaj. Mamy dodatkową kostkę i magiczny pocisk jest przygotowany. 5 i 6, no to maksa wyciskasz. Przecież mógłby jeszcze 2 damage'a więcej, ale... No byłoby dla niego to nieopłacalne. To jest plus dodatkowa kostka, to jest 5 obrażeń. Weźmy sobie kryształową kulę, co? Bo jakoś rzadko ją używam. Powiększmy sobie te kosteczki. Nie wiem, czy cokolwiek mi to pomogło. 16 obrażeń ci mogę zadać. Dobra, zróbmy to. Zróbmy to i w następnej turze jeszcze raz takie ustawienie i będzie mogła się żegnać z walką. Znowu mnie ucisza. A to mnie nie cieszysz. No i jeszcze mi przeknęło. Jedyne co mogę to pozbyć się kostek. Okej. Czyli 2 damage'a plus 5. Na szczęście mam jabłka w zanadrzu, więc się nie martwię o walkę. Mamy klątkę, tylko musieli mi przepchnąć coś słabego. To nie było słabe. Okej, no to możemy teraz bezpiecznie wygrać. Z życie sobie weźmy. Co w tej skrzynce dla nas czeka? Zwiększa manę, ale traci jedną kostkę w walce, no. To jest śmieć. To jest śmieć. Po prostu śmieć. Weźmy sobie tego spela. O co, mam dostać manę za kostkę z walki? No bez sensu. No tutaj po każdym mam dodatkową rzecz. A po nim mam dwie rzeczy. I teraz trzeba wymyślić, którą z rzeczy wyrzucić. Sala luster chyba, bo... No to jest na ostatnim miejscu, jeśli chodzi o... słabość. No tą truciznę to chciałbym mieć, nie? Okej, pójdźmy na... Żeby zebrać wszystkie jabłka, to bym musiał od Rohatyńca zacząć. Ewentualnie od nawiedzonego słoika, a później Rohatyniec. Nie, Rohatyniec, bo on ma 2 jabłka, a ja jestem ze słabym na swojej pozycji, jeśli chodzi o życie. Sala luster, no. Nie ma nic słabszego, więc sala luster musi się z nami żegnać. Ewentualnie jej nie użyję, zobaczyć, czy przypadkiem nieużyta sala luster zostanie. Zobaczymy zresztą, jak to ma jak to wyjdzie. Jak to wygląda? 3 trucizny. Dobra. Którą kostką tego użyć? Rozdzielmy. 6. Jakby trójki wyszły, to bym mógł jakoś go poatakować, ale... No nie wyszła trójka. Ale mogę mu trochę trucizny nałożyć, bo mamy jedynkę jeszcze jedną. I tak. To jest para do zadania trucizny. To jest para do zadania 8 obrażeń. Czyli 4 jest nieużyteczna. No to... Mamy to. Teraz tak. Osłabić go, czy... połowę mniej obrażeń zadać. On i tak przywali tyle samo mi i sobie, więc... Osłabmy go, bo sami widzicie, jak wyglądam z życiem. Przynajmniej oberwie trochę życia, straci trochę życia. Ja straciłem 6, on 3. Podzielmy, no fajnie.
osłabimy. Będziemy mieli więcej kostek i to jeszcze czwóreczka, więc fajnie. Czy coś mi to dało? No nie wiem. Otrujmy typa. Mogłem sobie falę dźwiękową gdzieś tu wsadzić, ale za późno. Przynajmniej trochę będzie truty, więc to mi się podoba. Przycizną będzie dostawał. I teraz się obroni przed swoim damage'em raz. Przecież nie, co damage swój obronił? 3. 10 obrażeń ma. Jak w to wrzucę. No to jest idealnie. Jest idealnie, żeby go pokonać. Teraz wrzucić do tej... Nieważne co jest w skrzynce, biorę to, bo nie mam akurat to. Kataklizm dostałem. Trzeba coś znowu usunąć. No ten kataklizm, no. Nie ma nic gorszego od tego kataklizmu. A przecież on jest odporny na truciznę, więc powinienem zwrócić na to uwagę. Jeśli na przykład go poosłabię. Dobrze. I teraz to jest ten nawiedzony słoik, który będzie mnie przeklinał. I jak tak sobie teraz spojrzycie, no to ja go mogę tylko truć. Nie, jedynkę źle. A nawet nie wykorzystała się. Mogłem jedno obrażenie więcej mu walnąć. Ale... Nie weszło. Okej. Fala dźwiękowa raz. Dobra. Nie przeknij mi tego. Liczyłem, że sobie zrobię czwóreczkę i walnę go, ale się nie udało. Teraz mi jeszcze trzy trucizny nałożysz. Mamy dwie klątwy, trzeba dać mu coś do przekleństwa. Żeby coś przeknął. Okej, okay, szósteczki zduplikowane. No wolałbym nie tracić tych speni, bo są fajnie. Fajne. A, tak. Chociaż oberwałeś. Akurat piątki nie masz, więc nie flipniesz Jinxu. A i tak mam trzy klątwy, więc ty dostaniesz klątwę w następnej turze. Fajnie, że wszystko poprzeklinało. Weźmiemy kryształową kulę. Magiczny pocisk. Ale dźwiękowo mam. Udało się zaatakować. No, ewentualnie niech będzie to spell, który będziesz na nim klątwę tracił. Jest jedna klątka. Trzeba się jej pozbyć. Udało się. Chociaż mogłem to piątką zrobić, ale... Już za późno. Mogę to zrobić w ten sposób. I teraz... Parzysto mogę jedną. To zrobimy
dwójkę i w ten sposób zadam najwięcej obrażeń. Dostanę klątwę? Dostanę. To dwie. Dobrze, teraz potrzebujesz... Przyjmij to na klatę. Przyjąłeś i teraz kończymy walkę. Ten nawiedzony swoich jest nawiedzony na serio. Chyba nikt z was nie lubi klątwy, co? Zdobądź dwa... Dwie many. Zadaję obrażenia i zdobywam dwie many przy dwójce lub jedynce. Weźmiemy sobie to życie, bo i tak nie mam co z nim zrobić, a jak się z nim rozprawię, to jest koniec piętra. I level. Ten mieczyk wywalmy. No cała reszta fajnie się sprawdza, sami zauważycie, nie? To jest wszystko, co mogę mu zaoferować. Przeklęł, no to klątwę dostaje. Przeklinaj. No nie przeknęło. Przekniesz? Nie przeknęło, to dobrze. I teraz... przygotujmy. Wiedziałem, że przeknie. Weszło mu 8 obrażeń. Na szczęście nie podwójna klątwa. I nie mam klątwy, więc mogę sobie spokojnie grać. Zróbmy taki numerek. Taki numerek. Podzielny. No liczyłem na trójkę. Ale się trójka nie udała. Strójmy go potężniej. Weźmy sobie więcej kostek. Kto mi zabroni, tak? Kto boga temu zabroni kostek? A przy 4 lub mniej. Dobra, walnijmy go. Chociaż. Przeknął. No to teraz jak go nie pokonam, a mu 6 wejdzie w następnej turze, no to... To jest po prostu pech. Wtedy będzie ogromny pech, jak mu wejdzie ta... Znaczy ja już mu na to nie pozwolę, ale jakby mu weszła wtedy ta 6, no to... Byłby na serio pech. I już mu na to nie pozwalam. Jeszcze jedno obrażenie musisz stracić. Chcę się wszystkich kostek pozbyć, więc zrobione. Chciałem się tak pozbyć kostek, żeby co do jednego HP go wykończyło. Ta trucizna oczywiście. A że mamy... A weźmy sobie przygotowany kolejną walkę wygraną i teraz flipnie wszystkie kostki. No i to jest spell do wyrzucenia jedynie. Udało ci się zaoszczędzić trochę złota. Cóż, nie możesz go zabrać, więc możesz sobie pofolgować. To folgujmy. Weźmy... Chociaż nie mam fal uderzeniowej, to weźmiemy ogień. I wyrzucimy magiczny pocisk. I teraz będę miał ogień i osłabienie. Jabłko jest już nawet niepotrzebne. A teraz tak. Pierwszy spell, jaki usuwam, to jest to. Potem ewentualnie to. A po co mi flipniecie tych kostek? No w niektórych przypadkach się tylko przydaje.
Magiczny kluczyk. A tu mogłem, dobra. Mogłem nie marnować tego. Chociaż i tak szóstkę podzieliłem, więc różnicy wielkiej nie ma. Podzielmy. Ta Banshee to jesteś ty, nie? Strójmy ją. Jedno obrażenie mogłem mu zadać i osłabić, ale osłabienie w jej przypadku niewiele by dało. Weźmy sobie kryształ. Kryształową kulkę. Użyjmy tego. Weźmy Inferno i walnijmy, podpalając kostki. I widzicie, mi się to ustawienie mi się sprawdza, nie? Trucizna truje, jak mam niskie kostki. Bliźniacza kość zwiększa, magiczny klucz zmniejsza. Inferno i fala dźwiękowa też zadają obrażenia, więc mecha spatula jest na wyrzucenie. Dostajesz kolejne obrażenie. Zmniejszyć oczko? No nie wiem. Lament. Ona sieje lament, nie? Siaś lament. Potrzebujesz 5 obrażeń. Zrobione. Pięć obrażeń, bo nie liczyłem tego damage'a, co trucizny wejdzie, nie? Rozwiałem wszystkie wątpliwości i pod tytułem myślałem, że wygram, ale się mogło okazać, że nie wygram. Spokojnie, miałem sytuację pod kontrolą. Wikiniaka zbijmy. Teraz coś musimy wyrzucić. Dobra, fala dźwiękowa. Chyba w tym sklepie będzie znowu jakiś spell do tego typu, więc się wrzuci. I to, co ze skrzynki, też się wrzuci. Inferno na niego, no to było po prostu bezsensowne tracenie spela. Kryształowa kula się opłaca zawsze na start. Moim zdaniem, tak. Spalmy go trochę. Tutaj. No niepotrzebne jest, żeby te dwie kostki nie podpalać. On i tak jest już wystarczająco podatny na ogień. Toxic Blasta sobie użyjemy. I go trochę spalimy. Wave'a sobie szykujesz? Dobrze, szykuj sobie wave'a. Mogę cię bardziej spalić. Mogę. I tą kostką go wykończyć. Fajnie wyszło, wikiniak leży. O, mamy coś, co... coś z użyciem many, ale akurat nie mam many, nie? Więc fajnie, że mi takiego spela daje w momencie, kiedy... O, widzicie, fala dźwiękowa wróciła. Fajnie, że mi takiego spela daje w momencie, kiedy no... nie mam za bardzo z niego korzyści. Mogłem odwrotnie, pójść pierwszy do sklepu, później po skrzynkę, ale skąd mogłem wiedzieć, że tu będzie fala dźwiękowa? A tamte wziąłem tylko po to, żeby mieć spela na wyrzucenie. I teraz źle widzę, że poszedłem, bo jakbym poszedł pierwszy na kowboja, to bym jabłka nie zmarnował. A tak jabłko mi się zmarnuje, bo już go nie użyję po kowboju. Dobra. A ogólnie możecie mi powiedzieć, czy ja się za bardzo nie rozgaduję. Bo to, że ja się tu rozgaduję, no to może się źle na tym może odcinek wyjść, tak? Bo jak ja się rozgadam, no to komu by się chciał to słuchać, tego mojego rozgadania.
dwójki dwie. Porażenie i uniknięcie, no to coś trzeba zmarnować. Coś w jego stronę, w jego kierunku zmarnować. Niech będzie to. Powiększmy sobie. No i walnijmy. Szóstka i piątka, no to co? Akurat rewerby się nie osłabiają, nie? Od rewerba poszło osłabienie. Wszystko mi osłabiłeś, skubańcu. Okej. Okay. Unikaj! Podzielmy. Co najwyżej to ja widzę, że mogę go tylko osłabić. Albo Inferno sobie przygotować. Porażony i uciszony. No lepszej opcji nie widziałem, nie? Szóstka i piątka to co? Cztery obrażenia są pewne. Chyba 8 wyjdzie. Wyszło 8 obrażeń. Plus uciszenie i porażenie. To nie było po... Vanishem zniknięcie mi wywołał, a nie uciszenie. I wszystko jeszcze mam osłabione. Okej. Nie wydaje mi się, że musiał używać kryształowej kuli. Chyba nie zada mi mocnych obrażeń. No nie zada. Chyba, że rewerby się odpalą znowu. Jeden się odpalił, drugi się odpalił, trzeci się odpalił. O, trzy się odpaliły. Teraz trzeba mu coś dać bezsensownego do uniknięcia. Unikaj tego. I teraz pytanie, czy ja z tym kowbojem dam radę. Strać HP za zdobycie many. To jest spell tylko na wyrzucenie. Tylko na wyrzucenie, nic więcej. I tu jabłko było, nie? No właśnie. A i tak bym nie chciał kupić tej tarczy tam, więc... No już mnie na nią nie stać, ale... Nie kupiłbym. I kowboja teraz spróbujmy spalić. Ze wstydu. Ze wstydu, że on mnie nie potrafi pokonać. Zobaczymy, czy mu się losowość ułoży, czy nie. Żegnamy spiritualizm. Spiritualizm. Żegnamy już. Kryształy sobie weźmiemy. Kryształową kulkę. Inferno. Tu. Inferno. Tu. Spalmy mu kostki. Spalmy mu kostki. Ja dostanę 18 obrażeń. Nie, 12. I teraz jak nie pokonam go w tej turze, no to w następnej tym bardziej chyba. Więc czy ja go pokonam w tej turze? Zduplikujmy kostki. 12 obrażeń mam. Mhm.
Czyli będzie miał teraz możliwość na szóstki. To mnie wycwani. To się walka skończy porażką. Trzymajcie kciuki, dajcie łapki w górę, żeby on nie miał szóstek. No dzięki bardzo. Odcinek się chyba skończył. Widzicie, ten rozdział nie jest łatwy. Pomimo, że jest drugi. Nie jest łatwy. Dobrze. Łapki w górę, komentarze, subskrypcje. Dzięki za oglądanie tego odcinka. W następnym odcinku jedziemy z złodziejem. No nie no. Znowu przegrałem ten rozdział. Cześć.